Dzień dobry, Katarzyna. Witajcie, witajcie. Cześć, cześć. O czym dzisiaj filmik robimy? Filmik robimy tutaj na prośbę Radia Praga, tudzież portal Rampa Pokonujemy Bariery. Uh-huh. Filmik jest o funkcjonowaniu osób z FAS i szkoleniu z webboardingu, bo wiele pytań było takich, jak będzie wyglądało szkolenie z webboardingu i czy w ogóle ono będzie. Tak, wczoraj rozmawiałam z panią Barbarą Smolińską i webboardową porodówką. I będzie się to odbywało tak, że dwa razy w tygodniu będę poznawać modele lat treningowych i będziemy dopasowywać do kolejnych etapów, nie wiadomo kiedy one będą, żeby edukować w szkołach, że FAS jest. Bazując na amerykańskim filmie o rebordingu, są rebordne, wejdą rebordne z alkoholowym zespołem płodowym FAS, co mnie bardzo cieszy, bo ja siebie widzę dalej w edukacji rebordingu i w roli kształcenia przyszłe mamy. Czy to będą na dzieciach, w sensie będą adoptować, czy będą, zdecydują się na pracę specjalistyczną, bo mówimy tutaj o specjalistyce, z rebordingiem, bo to nie tylko jest samo posiadanie lali, ale to jest również możliwość wykorzystania rebordingu w różnych sztukach teatralnych, w różnych zjazdach, tak? Podzielenie się, że opieka nad rebordem wcale nie jest tak łatwa. Bo po pierwsze musisz znać model i to, co możesz z nim zrobić albo nie. Po drugie, to jest wymiana doświadczeń, bo tak naprawdę idea wyszła, jak były lata 80. Ona przyszła z Ameryki. Dziewczyny mówią, że teraz nawet lalki Barbie wchodzą z aspektem uczenia życia z niepełnosprawnością. Z jednej strony to jest fajne, bo edukuje, że wszyscy mogą być niepełnosprawni, czy to będzie wypadek, czy to będzie uszkodzenie mózgu przy porodzie, czy w alkoholu, czy leków. Ważne jest to, żeby integrować, motywować, pokazywać, że z niepełnosprawnością mamy takie same prawa życia z godnością, szacunkiem, możemy się przyjaźnić, możemy adoptować zwierzęta, tak jak ja adoptowałam Bobusia. To jest cały szereg takich aspektów właśnie specjalistycznych. Właściwie życie z FAS tak naprawdę w moim przekonaniu jest to przygoda, która trwa 36 lat. Wiele zapytań jest o moje pochodzenie biologiczne. Powiem tak, wczoraj rozmawiałam z mamą. Jestem wdzięczna, że mama mnie urodziła biologiczna, ale nic poza tym, nic mnie nie ciągnie do kontynuowania tematu, że tak powiem, korzeni, więc zostawimy ten temat. Muszę być sama na niego gotowa, żeby ewentualnie zrobić jakiś materiał. Wczoraj była u nas znajoma z córeczką roku, 4 miesiące. Hania bardzo chętnie bawiła się moją lalą, więc ja musiałam Bubka trochę przypilnować, bo on szczekał i nie bardzo tolerował dzieci, ale nie dlatego, że nie lubi
Tylko wydaje mi się, że on ma też nadwrażliwość słuchową na dźwięki. Więc to też było takie fajne doświadczenie. Z takich nowości to wiecie, że 5 maja już się odbędzie spotkanie na Rampa Pokonujemy Bariery. Informacje znajdziecie też na moim fanpage w codzienniku. Będzie ona dana. Także jeżeli macie chęć, to piszcie maila na do kontaktu tam będzie. I wtedy te osoby, które będą chciały, będą mogły wziąć udział w spotkaniu, dostaną linka po prostu na spotkanie online. Oczywiście ja też będę, więc zobaczymy. Jeszcze nie jest znana godzina, bo to pewnie w toku ustalania. A my wracamy do rampy, znaczy do Radia Praga. I teraz tak, funkcjonowanie u osób dorosłych z Was jest różne, bo tak jak mówiłam Wam w poprzednich filmach, ta sugestia Wam trzeba, która postawiła, kompletnie jej nie zrozumiałam. Jak asystentka Marta się pytała mnie potem już z mamą, co zapamiętałaś z wizyty? Kompletnie nic. Więc to pokazuje, że moje struktury zapamiętywania w momencie stresu bądź bardzo silnych emocji w ogóle nie funkcjonują. I dlatego też nie reaguję na komentarze, na przykład, żebym nie odlatywała, bo ja tego tak nie czuję. Po prostu tak wygląda jakby funkcjonowanie. Im prostsza jest instrukcja, czyli ja na przykład wiem, że w czwartek jest spotkanie z Weroniką, mam nakarmić pupka i przygotować lalę do pracy, tym lepiej. Jak moja mama da mi jeszcze coś, że jest coś do załatwienia, kompletnie nic nie będę w stanie zapamiętać, zrealizować. No i wyjdzie tak, że nic nie będzie zrealizowane z tego planu, co był zaplanowany, tak? Często jest też tak u dzieci w szkołach, jak mają za dużo bodźców, no to one nie są w stanie zapamiętać ani materiału, ani jakby mózg i układ nerwowy jest tak przebodźcowany, że nie funkcjonuje. Przypomina mi się taka kwestia, tata zawsze to powtarzał, zawsze robił to na wizytach, jak przyjeżdżały rodziny do taty, żeby na samym początku nie skupiać się na problemach, tylko zobaczyć pozytyw, jakie ma dziecko, osoba dorosła. I to właśnie wczoraj też powiedziała Basia Smolińska, że właśnie to, że ja się odważam wychodzić z domu do pracy zdjęciowej w terenie, to jest super, bo jest wielkie zapotrzebowanie na szkolenia, na edukację i na promowanie idei w różnych aspektach. Tudzież można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, na przykład specjalistycznych, tak? Więc to nie jest tak, że te osoby, które mają lalę, czy podejmują się wyzwania opieki, one mają takie same prawa jak my wszyscy. Więc tym akcentem zakończę ten film. I osoby z Was też mają mają prawo do tego, żeby robić to, co kochają, tak? Jeżeli widzimy, że zdjęcia, praca z filmem, z przekazem daje nam satysfakcję i daje nam ogromny przekaz, bo słuchajcie, na wczorajszej audycji w Radiu Praga, uwaga, słuchało nas 16 tysięcy odbiorców, co jest bardzo dużym przekazem. My się
śmiałyśmy właśnie z Weroniką wychodząc z domu, że to jest niesamowity przekaz. Niesamowicie blog się rozwija, więc ja tak jak umiem będę prowadzić te treści i będziemy właśnie dla Was też relacjonować, jakie zabawki pomagają w oswojeniu niepełnosprawności. Tylko tyle i aż tyle. Pozdrawiamy. Dzięki, pa.